Siemanko, witam serdecznie. Michał z tej strony. Money makes money. Dzisiaj zrobimy sobie testnet. W ogóle to chciałem zrobić ten testnet UMI. Robiliśmy już kiedyś ten testnet UMI i tam zapłacił, ale no jest problem z uzyskaniem testowych tokenów. Żeby dostać te testowe tokeny, trzeba tutaj nadusić tą ośmiornicę. I tutaj powinien się pojawić kanał testnet. Jednak w moim przypadku się tak nie dzieje. Już tu próbowałem różne opcje, wszystkie opcje próbowałem. Nic tu nie działa. Więc to na razie odpuszczamy. Widocznie tam jest mocny tłok, bo za ostatni testnet nam trochę zapłacili, więc teraz no już ludzie nie odpuszczają, tak jak widać. W ogóle te testnety stały się ostatnio dość mocnym trendem. Wszyscy robią testnety, wszyscy chcą, żeby ludzie testowali ich testnety, no bo w sumie to jest najlepsza opcja, puścić swój projekt na głęboką wodę i wtedy wiadomo, co działa, co nie działa. A my dzisiaj zrobimy sobie testnet Evmos. Evmos Swap konkretnie. Swap, swap. Tutaj mamy kranik, tutaj mamy Evmos Swap i będziemy sobie testować, ale zaczniemy oczywiście po intro. Więc na początek chciałbym zobaczyć, czym my w ogóle tutaj się możemy połączyć. Możemy się połączyć MetaMaskiem, a tutaj ten kranik. Aha, w kraniku chyba też normalnie możemy wkleić sobie naszego MetaMaska. Dobra, to łączymy się. Please connect to the appropriate Evmos network. No i musimy sobie dodać tutaj również tą ich sieć. Sieć dodajemy oczywiście dzięki chainlistowi. Evmos. Dobra, popełniłem mały błąd. Tutaj musicie sobie przesunąć ten suwak. I tutaj jest Evmos testnet, bo ja dodałem ten prawdziwy. Więc musimy sobie dodać ten i dlatego tam miałem taki blackout. Gdzie to jest teraz? Zróbmy tutaj refresh. No i pyk, działa. Mamy jednego Evmosa. Sprawdźmy tylko, czy oni tutaj mają jakieś konkretne wymagania, co my mamy tutaj zrobić, czy po prostu możemy sobie polecieć freestylem. Nie, no po prostu testujemy. Dobra. To robimy sobie swap. Moment, zaraz najpierw zobaczymy, jakie tu są Evmos Emo. No to powiedzmy, że chcemy na przykład 02 sobie zamienić na tego Emo. Tak jest. Robimy tutaj swap. Up. Dobra, skoro nie mamy na gaz, to znaczy, że potrzebujemy jakiś Ethereum, ale jak tutaj dostać to Ethereum? No tutaj poza Evmosem jest jeszcze DAI, USDC i USDT. Ale Ethereum tutaj nie ma. Nie, nie, teraz tutaj mam podane, że jednak płacę w tym Evmosie za fee, także teraz już wszystko działa, ok. Dobra, czyli mamy trochę tego, to możemy sobie postawić tutaj pulę płynności. O, taką pulę możemy sobie postawić. Mnie denerwuje ta kamerka. Dobra, confirm. Transaction submitted. Dobra, mamy tutaj pulę płynności. Co tutaj możemy jeszcze zrobić? A możemy ją tutaj jeszcze wrzucić. Zastejkować ją, tak? Stejkujemy. Teraz jeszcze musimy potwierdzić. No i dobra, mamy to. Czyli mamy swapa zrobionego, mamy zrobionego pula i mamy tutaj zrobioną farmę jeszcze. Powiedzmy, że chcielibyśmy teraz wyjąć sobie trochę. Ale nie wszystko. Połowę sobie wyjmiemy. Zawsze można na drugi dzień wrócić i wyjąć drugą połowę. Czasami oni liczą. Czyli nie wiadomo, czy w ogóle nam ktokolwiek tutaj zapłaci za ten testnet. Jeśli chodzi o Evmosa, to już go odbieraliśmy i oni tam mieli bardzo dużo problemów z tą ich siecią. Na początku myślałem, że może zrobią kompletny reset wszystkiego, zrobią jakiegoś forka, ale no możliwe, że to jednak przejdzie.
Dobra, mamy, możemy jeszcze sobie połowę tej płynności wyjąć. Approve i dopiero remove. No. I teraz śmiga. Dobra. No to chyba by było na tyle. Myślę, że dacie sobie radę. Wszystkie linki będą w opisie. No i nie wiem, będę polował na tego UMI jeszcze. Ale wątpię, że to coś przejdzie. Za duży tłok jest, mi się wydaje. Jeśli braliście udział w giveawayu na miejsca na whiteliście do Terra Aliens, no to dzisiaj ogłoszę wyniki, także obczajcie sobie Twitterka. Mam nadzieję, że was wylosuje. To by było na tyle. Dzięki wielkie. Zostaw łapkę w górę, komentarz dla zasięgów. Siemanko, pozdrówki, jo!